chunk. I open up, I sell my soul good. Witam, tu Sławek. Czas kolejny na następny filmik o rynku krypto. Mam nadzieję, że każdy miał dobry weekend, bo krypto miała naprawdę wyjątkowo dobry weekend. Od razu zaczynamy. Kapitalizacja rynku 226 miliardów, czyli w ostatnim tygodniu dodaliśmy gdzieś 25 miliardów. To jest naprawdę bardzo dużo. Omówimy też czemu i jakie są przyczyny tego wzrostu. BTC dominance, przewaga Bitcoinu w tej chwili 51% z kawałkiem. Trend cały czas, więcej pieniędzy wpływa w Bitcoin. Ok, od razu mówimy główne przyczyny, czemu Bitcoin poszedł do góry. Pierw BTC futures kontrakty się skończyły 19 i pokażę wam tutaj wykres na CoinMarketCap. Co się stało w ostatnich 7 dni. Tutaj jest 19 i tak jak z reguły, gdy kontrakty się kończą, jest odbicie i to widzimy bardzo istotnie, jak skoczyło, powiedzmy, z tego dołka to gdzieś 6200 do 6400 z kawałkiem. Druga przyczyna, oczywiście już omawiana szeroko w wiadomościach, i to jest, że SEC potrzebuje więcej czasu, żeby przejść przez te wszystkie komentarze, które były dostarczone przez publiczność. Tak jak ostatnim razem, gdy rynek odrzucił tych 9 ETF funduszów, rynek pokazał się dość mocno. I trzecia główna przyczyna jest to, że po prostu XRP co najmniej 12 miliardów dodał. Czyli mamy tutaj sytuację, że można powiedzieć, pierwszy raz od jakiegoś długiego czasu, że mamy alt, który potrafił wziąć resztę rynku kryptowalutowego, czyli większość tych krypto, tych innych altów. I też przez to one pompowali. To naprawdę jest niesamowite. XRP oczywiście omawiamy od jakiegoś czasu, czemu pompował ostatnio. A XRP pompował przez to, że XRapid ma wejść gdzieś za miesiąc. Z tym XRapid wszystkie te instytucje i te banki, które już używają ten token, po prostu będą mogli przesłać tą kryptę, czyli pieniądze z jednego państwa do innego państwa bardzo szybko i z minimalnym kosztem. Następna rzecz jest taka, bo oni weszli w partnerstwo razem z saudyjsko-arabskim bankiem. Już omawiałem to od jakiegoś czasu, to było gdzieś 15 września omawiane. Potem weszli znowu z następnym bankiem. PNC Bank, jeden z głównych czy największych banków amerykańskich, dołączyli się do RippleNet. Oczywiście tutaj chodzi o to, że jest różnica między XRP i samym Ripple. Większość inwestorów dalej tego nie rozumie, ale Ripple to jest firma osobna, XRP to jest token, są dwie różne rzeczy, ale gdy mamy partnerstwa między bankami i innymi instytucjami finansowymi, po prostu inwestorzy nie wiedzą to i XRP, ten token, ma dobre odbicie przez to. Poza tym możemy też dopisać do tych przyczyn to, że po prostu XRP już po prostu był bardzo przeceniony i to nawet ten Wise Report ostatnio mówi to o dużo takich lepszych projektach kryptowalutowych, że one są teraz na niesamowitej przecenie. Wise Report to jest organizacja, która wycenia akcje, fundusze na rynkach tradycyjnych. Od początku tego roku oni zaczęli oceniać właśnie kryptowaluty. I te, które oni powiedzieli w tym raporcie, które są teraz na niesamowitej przecenie, to jest
Ethereum, Stellar, Cardano i IOTA. Ja dodam tyle, że z tych czterech mi się najlepiej podoba Stellar i też widzimy, że Stellar naprawdę mocno odbija. Ostatnio, w ostatnim tygodniu prawie 35%. Oczywiście, gdy XRP pompuje, to przez to, że twórca Stellar jest ten sam twórca, który stworzył XRP, tylko potem opuścił ten projekt, żeby zacząć Stellar. No, oni zawsze jakoś odczuwają tą pozytywną sentymentalność. Ok, zostawię nad tym i potem, gdybym miał dodać dalej, które mi się najlepiej z tych czterech, które ten Wise Report mówi, że są przecenione, to w kolejności Stellar, IOTA, Ethereum i Cardano. Dlaczego Cardano na samym dole? To jest dlatego, bo po prostu jedna z moich kryterii jest to, że ja lubię projekty, które już mają produkty, które funkcjonują, a które nie są po prostu w jakiejś tam wizji. Nawet gdy ta wizja jest niesamowita, mocna, ma mocny ekosystem i tak dalej, nie mówię, że nie lubię, ale po prostu wolę, gdy już coś działa i istnieje w tej chwili. To jest tylko moje podejście. No a poza tym, tak jak Mike Novogratz już mówił, czyli założyciel Digital Galaxy, on założył tą akcję na właśnie kanadyjskim rynku tradycyjnym. Otworzył kryptobank, która spadła w cenie przez to, że po prostu mamy no, raczej rynek niedźwiedzia. Ale on teraz powiedział, że po prostu ci, co sprzedają, już są no, zmęczeni. Użył to słowo, że są przemęczeni i dlatego po prostu już jesteśmy. Ten dołek już był, według jego to było około tych 6 tysięcy. I z jednego punktu widzenia nie ma co się kłócić z takim no, przemyśleniem, bo tak pokazywałem już na tym wykresie Bitcoina, że 4 razy było dotknięte, troszeczkę poniżej 6 tysięcy, a jak tak byśmy liczyli w zakresie 6400 do poniżej tych 6 tysięcy, to było gdzieś około 10 razy albo więcej. Czyli coś w tym jest, że cały czas, gdy dochodzimy do 6 tysięcy, jest po tym odbicie. Ok, omawiamy teraz najważniejsze wiadomości i to jest tutaj, że właśnie jest jeden kongresman, który wprowadza 3 ustawy, których po prostu chce, żeby ta technologia blockchain się rozwijała. To jest naprawdę niesamowita dobra wiadomość dla krypto i przez to też mamy właśnie ostatnio takie odbicie na rynku. Idziemy dalej. Dla fanów Icon, chciałem tego pokazać raz, dwa, że było wiadomość, że po prostu oni wchodzą w jakieś duże partnerstwo z jedną firmą telekomunikacji. I tak jak mówiłem o Korei, że ich inwestorzy to po prostu, gdy wchodzą w te krypto, to oni chodzą na to w całego, oni szaleją, to jest normalnie jak adykcja, po prostu taka kultura. I Icon jest ich największy projekt, ale możemy też zerknąć, czy był jakiś pozytywny wpływ na tą krypto. Widzimy, że odbiło gdzieś 11, prawie 11% w ostatnim tygodniu. Widać, że to jest ciekawy projekt. Przeważnie, że jest z Korei i oni mają naprawdę takich no, niesamowitych fanów krypto. Gdy wchodzą, to naprawdę wchodzą w to. Następna wiadomość to jest o Tether. Bardzo dużo kontrowersji już mówiłem o Tether. To, że oni nigdy nie byli audytowani. To jest stablecoin. Za każdy jeden token to niby jest 1 dolar USD. Nigdy nie było potwierdzone, ale tu mamy artykuł, że po prostu mówią. Było badanie zrobione przez Uniwersytet Queensland, że tak naprawdę nie ma takiego wpływu na cenę Bitcoina i to jest, mi się wydaje, pozytywne, ale tylko, że oni widzą, że wolumeny dzień po wskakują do góry. Zostawię na tym, czyli pozytywne dla tej stablecoin. Oczywiście oni teraz będą mieli dużą konkurencję, bo po prostu dużo tych stablecoins ostatnio wchodzi, na przykład tak jak TrueUSD, która ja myślę jest o wiele lepsza niż Tether. To, że Gemini wprowadzili Gemini Dollar i nawet inna
giełda, czyli Bybox, już wprowadziła tą stablecoin. To jest naprawdę niesamowite i też nawet, że sam Stellar, który jest jedna z moich ulubionych krypto i ma tą niesamowitą, te niesamowite partnerstwo z IBM i oni mają wprowadzić też stablecoin, to po prostu jest jakieś zagrożenie. Idziemy dalej. Mike Novogratz i on mawia o tym, że jest fundusz hedgingowy, który naprawdę chce wejść i to zacznie się i według niego te FOMO, czyli ten strach, że przegapimy właśnie te pompy w te krypto, będzie przegapione przez te inne instytucje, bo gdy one się obudzą do tego, że masowo dużo pieniędzy wpływa w te projekty ze stron instytucji, to po prostu będzie wybuch na rynku. To jest bardzo pozytywne dla tego rynku. On mówi, że następne 3 do 6 miesięcy duże instytucje będą naprawdę wchodzić w ten rynek i będą nie tylko wprowadzać te custody solutions, czy te rozwiązania, gdzie mogą przetrzymywać te krypto bezpiecznie, ale też będą wprowadzać inne projekty i produkty, które po prostu umożliwią więcej inwestowania właśnie w tą nową klasę aktywów. I też mogę dodać, że czemu mieliśmy to odbicie ostatnio właśnie, że było czwarty ten grunt, czemu cały rynek poszedł do góry, po prostu FOMO. To samo, co właśnie Mike Novogratz mówił o tych instytucjach, które też będą mieli to po ich stronie. Gdy te duże pieniądze zaczną wpływać w ten rynek, to po prostu ostatnio dużo takich inwestorów, które są tylko na tym rynku, żeby po prostu jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie się wzbogacić. Oni pakują się w pompy. No i oczywiście na tym programie ja nigdy nie wspieram tutaj żadnych pomp i nigdy nie będę promował żadnych projektów. Ja jestem tu, żeby grać w długą grę. Okay? Tutaj podchodzimy do rynku, który jest nieracjonalny, bardzo racjonalnie. Okay? To jest najważniejsze, co ja chciałem dzisiaj powiedzieć. Gdy Wam się podoba takie podejście, to łapki do góry, subskrybujemy i trzymajcie się.